Za chwilę zaprezentuję Wam kilkanaście węzłów przydatnych podczas wspinaczki, wykorzystywanych przy pracach na wysokości, stosowanych podczas wykonywania różnego rodzaju technik glinowych oraz w szeroko pojętej alpinistyce. Kluczka. Wykonując kluczkę na taśmie, jesteśmy w stanie połączyć dwie końcówki taśmy, żeby powstała nam pętla. Jedną końcówką taśmy poruszamy się wzdłuż poprzedniego węzła. Po sklarowaniu wychodzi nam węzeł taśmowy równoległy, węzeł 8. Następny węzeł podwójna 8. Którą możemy użyć, zastosować do założenia stanowiska. Kolejną modyfikacją 8 jest tak zwana 8 górna bądź 8 dolna. W zależności jaką wersję potrzebujemy, taką sobie wykonujemy. 8 dolna ma to do siebie, że pomimo obciążenia liny nie działa na rozrywanie, jeżeli przyłożymy tutaj ciężar. Analogicznie do 8 dolnej jesteśmy w stanie wykonać 8 górną. Węzeł jest odporny na rozciąganie pomimo obciążonej liny. Możemy unosić dany ciężar. Kolejną modyfikacją 8 są tak zwane uszy zająca. Dzięki któremu powstaje nam stanowisko, do którego mogą się na przykład wpiąć dwie osoby. Węzeł motylkowy owijamy o dłoń raz, drugi raz kierując się w stronę kciuka, trzeci raz, następnie od kciuka licząc raz, dwa, wysuwamy linę, kierujemy w stronę nadgarstka, przesuwamy po dłoni w stronę palców, wysuwamy na drugą stronę, zaciągamy, rozciągamy, powstaje węzeł motylkowy, tak zwany motyl alpejski, który wykorzystujemy do trawersowania bądź jako poręczówkę, odporny na rozciąganie w trzy strony. Węzeł zderzakowy. Owijamy raz. Krzyżujemy linę. Owijamy drugi raz. Tyłem wsuwamy, zaciągamy, powstaje nam węzeł zderzakowy. Węzeł zderzakowy może nam posłużyć w celu połączenia dwóch lin ze sobą bądź stworzenia pętli z ląży. W tym celu wykonujemy węzeł zderzakowy z jednej strony, analogicznie wykonujemy zderzaka
z drugiej strony. Musimy sobie odpowiednio wymierzyć linę. Po zaciągnięciu wszystkiego. Powstanie nam tak zwany podwójny zderzak. Zaletą tego węzła jest to, że możemy łączyć dwie liny o różnej grubości. Po stworzeniu takiej pętli z ląży możemy wykonać stanowisko. Nie potrzebujemy wtedy do tego żadnych taśm. Wyblinka. Sposób numer jeden. Wyblinka, sposób numer dwa. Wyblinka zakładana na przykład na bardzo grube drzewo. Pół wyblinka. Stosowana na przykład do zjazdu. Pół wyblinka wykonana na linie wiszącej, na której chcemy zjechać. Pamiętajmy, żeby odpowiednio się wpiąć. Pół wyblinka gotowa do zjazdu.